Nabożeństwo drugie. This morning things were frozen. Dzisiaj rano trochę chyba zamarzliśmy. Last night must be very cold night. Ta noc była bardzo zimną nocą. But this is beautiful sunny day. Ale zapowiada się piękny słoneczny dzień. This morning like to talk about forgiveness. Dzisiaj rano chciałbym mówić o przebaczeniu. Our Lord Jesus said, nasz Pan Jezus powiedział, love your enemy. Miłujcie nieprzyjaciół swoich. And forgiveness is something most important in our life. Przebaczenie jest czymś najważniejszym w naszym życiu. I think forgiveness is the most important thing to maintain our health. Myślę, że przebaczenie też jest jedną z najważniejszych rzeczy służących zachowaniu naszego zdrowia. Now we know that our gene is very spiritual. Teraz już wiemy, że nasze geny są bardzo duchowymi. Our health depends upon the condition of the gene. Nasze zdrowie zależy od stanu genów. And our gene can be damaged by the oxygen-free radical. I nasz gen może być zniszczony przez wolny rodnik tlenowy, which is produced by the anger and hatred. Który powstaje w wyniku złości i nienawiści. So, being set free from anger and hatred. Tak więc powinniśmy być wolni od nienawiści i złości. That means of preventing the production of the oxygen-free radical. Co jest równoznaczne z ochroną naszego organizmu przed nadmiarem tych wolnych rodników. The spiritual health, which is forgiveness. To zdrowie duchowe związane z przebaczeniem. Is definitely important factor in terms of protecting our genes from the oxygen-free. Jest niewątpliwie czymś bardzo ważnym w kwestii ochrony naszych genów przed tymi wolnymi rodnikami. So spiritual health is directly connected to the physical health. Tak więc to zdrowie duchowe jest bezpośrednio powiązane ze zdrowiem fizycznym. And I've been talking about the complete forgiveness. Mówiłem też o takim pełnym przebaczeniu. Jesus did not forgive us partially. Jezus nie wybaczył nam tylko w jakiejś mierze. Many people think that Jesus only forgave us legally. I wielu ludzi myśli, że Jezus wybaczył nam tylko legalnie. And we must pay the consequence. I że my musimy ponieść konsekwencje. But Jesus' forgiveness is a complete forgiveness. Ale przebaczenie Jezusa jest takim pełnym przebaczeniem. But in this sinful world, ale w tym grzesznym świecie, we are keep on paying for the consequences. My ciągle musimy ponosić te konsekwencje. You remember why? W jaki sposób? Because Satan, dlaczego? Satan is constantly challenging us. Dlatego, że szatan ciągle rzuca nam wyzwania. Whether we believe in complete forgiveness. Czy my wierzymy w to pełne wybaczenie? Well, David believed in complete forgiveness. Dawid wierzył w takie całkowite przebaczenie. But Satan challenged that David might not believe in complete forgiveness. Ale szatan poddał w to to wątpliwość. That's why his son died. I dlatego jego syn zginął. It looked like the consequence of his sin. Wyglądało to jak konsekwencja grzechu Dawida. The death of David's son looked like David is paying for the price. Śmierć jego syna wyglądała na to, robiła wrażenie, że Dawid musiał zapłacić za swój grzech śmiercią syna. But David refused that. Ale Dawid odrzucił to. David already knew that his son was sacrificed in the great controversy. Dawid wiedział już, że ten jego syn był jakby taką ofiarą w tym wielkim boju. His son's death was not the price for his sin. Ale śmierć jego syna nie była jeszcze ceną za jego grzech. Jesus' forgiveness is a complete forgiveness. I dlatego przebaczenie Jezusa jest całkowitym przebaczeniem. Many times in our life we wielokrotnie w naszym życiu betrayal from our best friends. Jesteśmy zdradzani przez naszych najlepszych przyjaciół. We have betrayal from the most closest people. Jesteśmy zdradzani przez tych, którzy byli najbliżej nas. Husbands. Przez na przykład żonę, męża, best friend, najlepszych przyjaciół, even children, nawet dzieci, even parents betray us. Nawet rodzice mogą nas zdradzić. Devil is working very hard to sever the relationships. I dlatego diabeł pracuje bardzo ciężko, aby zerwać te relacje. And for us experience this anger and hatred. I abyśmy sami doświadczali tej złości i nienawiści. And even we get angry toward God. I abyśmy nawet odczuli złość w stosunku do Boga. And when we're living in this anger and hatred, a gdy my żyjemy w tej złości i nienawiści, we're living in the prison. To żyjemy w więzieniu. We're living in the death. Żyjemy w śmierci. We're living in the sin. W grzechu.
No matter how you are innocent legally. Bez względu na to, jak bardzo wam się wydaje, że jesteście niewinni od strony legalnej. In this sinful world. To w tym grzesznym świecie. When someone did such a bad things to you. Gdy ktoś robi wam coś bardzo złego. You have a right to be angry. To wtedy macie prawo, aby rozgniewać się na tę osobę. It is normal to hate him. I jest czymś normalnym, że odczuwacie do tej osoby nienawiść. But in heavenly kingdom. Ale w Królestwie Niebieskim. Even though he did so bad to you. Nawet jeśli ta osoba uczyniła wam coś naprawdę złego. If you're angry. To jeśli jesteście źli na tę osobę, in the hatred, jeśli odczuwacie nienawiść, then you are in the hand of Satan yet. To wtedy oznaczać to może, że jeszcze znajdujecie się w rękach szatana. God is trying to set us free. A Bóg stara się uwolnić nas from that anger and hatred. Od tej złości i nienawiści. And God says, you love your enemy. I Bóg mówi, miłuj swoich nieprzyjaciół. Forgiveness is sometimes confusing in the Bible. Czasami zagadnienia związane z przebaczeniem są źle zrozumiane. I told you that the forgiveness of Jesus is. Mówiłem wam już o tym, że przebaczenie Jezusa is a complete forgiveness. Jest pełnym przebaczeniem. And also it is unconditional. I jest bezwarunkowym przebaczeniem. But if you read the Bible, ale gdy czytacie Biblię, it sounds like a conditional. To wygląda na takie warunkowe przebaczenie. It says. Dlatego, że czytamy tam, if you don't forgive your brother, jeśli nie przebaczysz swojemu bratu, then what Jesus says, to co wtedy Jezus mówi? I will not forgive you. To ja tobie nie przebaczę. Is this Jesus forgiveness conditional? Czy to wybaczenie, które oferuje nam Jezus, jest warunkowym wybaczeniem? Even in the Lord's prayer, nawet w modlitwie pańskiej. As I forgave my neighbor, jak wybaczamy naszym winowajcom, forgive my sin. Wybacz mój grzech. So, did you forgive your neighbor's sin? Czy wybaczyliście, odpuściliście swoim winowajcom? Then I will forgive your sin. Jeśli tak uczyniliście, to ja wam wybaczę. It's a contradicting, isn't it? Yeah. Widzimy tutaj jakąś sprzeczność. Contradicting with the cross. Sprzeczność w stosunku do krzyża. With the blood of Jesus. Krwi Jezusa. The blood of Jesus forgave us. Krew Jezusa wybaczyła nam. Regardless. Bez względu. Unconditionally. Na wszystko i bezwarunkowo. If I want, if I, even though I don't want it. Nawet jeśli nie chcę. As far as Jesus is concerned. To jeśli chodzi o Jezusa. Every sin we have is forgiven completely. To każdy grzech, jaki mamy, jest całkowicie odpuszczony, wybaczony. As far as God is concerned. I jeśli chodzi o Boga. All sins are completely forgiven. To wszystkie grzechy są nam całkowicie wybaczone. Only problem is, jedyny problem whether you received, polega na tym, czy akceptujecie that unconditional forgiveness. To bezwarunkowe wybaczenie. Do you have it? Czy macie to? You know what? God already gave you. Bóg już dał wam. This is what to wybaczenie. John 3:16 says. To właśnie o tym mówi Ewangelia Jana, 3 rozdział, wiersz 16. You know the John 3:16 so well, right? Bardzo dobrze przecież znacie ten fragment. God loved. Bóg umiłował. God loved whom? Umiłował kogo? Christian. Chrześcijan. World. Świat. God so loved. Albowiem tak Bóg umiłował. World. Świat. World include whom? A w tym słowie świat zawarty jest kto? Everyone. Każdy człowiek. Whether you're Christian or not, czy jesteście chrześcijanami, czy nie? God loved the world. Bóg umiłował świat. So he gave. Tak więc dał. Remember, gave. Pamiętajcie, dał. Gave is in the past tense. To słowo dał zostało napisane w czasie przeszłym. He gave. On dał. He is not hesitating. On nie waha się. He is not evaluating you. On nie stara się sprawdzać, czy wy zasługujecie na to. He gave his only begotten son. On dał swojego jedynego, jednorodzonego syna. That means he gave forgiveness. To znaczy, że on dał to przebaczenie. Why did he give? Dlaczego dał? Yeah, because he so loved the world, period. Tak, dlatego, że on tak umiłował ten świat. I to wszystko, dlatego, że umiłował.
Love was the only reason. Miłość była jedynym powodem. Not because we repented. Nie dlatego, że my pokutowaliśmy. Even though we didn't repent. Nawet jeśli nie okazaliśmy skruchy. He gave. To on dał przebaczenie. When do we repent? A kiedy my okazujemy skruchę? When do we repent? Kiedy pokutujemy? That's right. Właśnie. When we accept this forgiveness, to przebaczenie. Then we say, i wtedy mówimy, thank you. Dziękuję. I repent. Dziękuję, teraz żałuję. Repentance comes after the acceptance. Ten żal pojawia się dopiero wtedy, gdy przyjmujemy of the goodness of God. Dobroć Bożą. That's why in Romans chapter 2. To dlatego w liście do Rzymian w rozdziale 2 Paul says, Paweł mówi, it is the goodness of God lead us to the repentance. To dobroć Boża prowadzi nas do pokuty. Don't ever think that if you repent, nigdy nie myślcie, że dopiero wtedy, gdy okazuje się skruchę, żal za grzechy, then God will be good to you. To wtedy Bóg będzie dla was dobry. No. Nie. God is good to the world. Bóg jest dobry dla całego świata. Whether you repent or not. Czy żałujecie za grzechy, czy nie? This is the gospel. To jest Ewangelia. So he gave. Więc on dał. That's a past. Czas przeszły. He did his job. On już dokonał swojego dzieła. Now our job is. A teraz naszym zadaniem jest to have it. Aby to mieć. To accept it. Aby to zaakceptować. Now, this is the gospel. To jest Ewangelia. Then why Jesus says? Więc dlaczego Jezus mówi? If you don't forgive your brother, jeśli nie odpuścisz bratu, I will not forgive you. To ja nie odpuszczę tobie. Lack of forgiveness means, brak przebaczenia oznacza, you haven't received the forgiveness. Że nie zaakceptowaliście, nie otrzymaliście jeszcze tego przebaczenia. And we know there is a story. Znamy historię. A man was in debt with 100,000 talent. Znamy historię o człowieku, który był dłużnikiem i był dłużny 100 tysięcy talentów. Okay, let's just modernize this. Może spróbujmy uwspółcześnić tę historię. Sławek is in debt. Sławek jest moim dłużnikiem. 100 million US dollars. 100 milionów dolarów jest mi dłużny. As far as I'm concerned, jeśli chodzi o mnie, see, I'm a very wealthy man. Jestem bardzo bogatym człowiekiem. And I have so much money. I mam tak wiele pieniędzy. And I look at Sławek. I patrzę na Sławka. No way he can pay me back. I myślę sobie, w żaden sposób on mi nie może oddać tych pieniędzy. He only makes $300 a month. On może zarobić najwyżej 300 dolarów miesięcznie. How can he pay me back 100 Jak million, on może million mi zwrócić 100 milionów dolarów? So I showed him mercy. Więc okazuję mu łaskę. Sławek, don't worry about 100 million dollars. Nie przejmuj się tymi 100 milionami dolarów. If Sławek really received, accepted my, he really accepted my forgiveness. Jeśli on naprawdę zaakceptuje moje przebaczenie, he will be so happy, right? To wtedy on byłby bardzo szczęśliwy. Wow! Hurra! I'm free. Jestem wolny od tego długu. He will be just dancing. On tańczyłby wtedy. I'm free. Jestem wolny. I have no debt. Nie mam żadnych długów. Then he met Gena. Okay. Yeah. He met Gena. On spotkałby Gena. Gena owes Sławek $100. I Gena byłby dłużny Sławkowi 100 dolarów. And Sławek met Gena. A Sławek udałby się do niego. And what Sławek said to Gena? I co Sławek powiedziałby jemu? Gena! Gena! Sengli forgave me 100 million dollars. Darował mi te 100 milionów dolarów. I am debt free. Jestem wolny od tego długu. I know you owe me 100 dollars. Wiem, że ty pożyczyłeś ode mnie 100 dolarów. Forget it. Zapomnij o tym. You are free. Też jesteś wolny od tego długu. Then Gena says, thank Wtedy you, Gena Sławek. Mówi, dziękuję, Sławek. This is what Jesus is expecting for us. To właśnie czegoś takiego Jezus oczekuje od nas. But when I forgave Sławek 100 million dollars, ale gdy ja przebaczyłem Sławkowi ten dług 100 milionów dolarów, Sławek says, dziękuję. Sławek powiedział, dziękuję. Then he went out. Następnie udaje się Then he met again. Do swojego dłużnika. He said,
i mówi: Why you wanna pay me all my $100? Dlaczego nie oddajesz mi tych $100? He has no joy of receiving mercy. To oznacza, że on nie ma żadnej radości z przyjęcia, z akceptacji tej łaski. He says, "Oh, I'm free now." I mówi: "No, ja jestem teraz wolny od długu." I'm forgiven. Nie, wybaczono mi. But where is the joy? Ale gdzie jest radość? Where is the iskra? Gdzie iskra? When you don't have iskra, a gdy nie macie iskry, you cannot forgive others. To nie możecie wybaczyć innym. Of course you're legally free. Oczywiście, legalnie jesteście wolni. But it's no use. Ale do niczego wam to się nie przyda. When you don't have this joy of iskra, gdy nie macie tej radości wynikającej z iskry, so you're free. Jesteście wolni. So you don't have to pay me back nie musicie płacić tych $100 milionów. Did it make him happy person? Ale czy to sprawiło, że ten człowiek jest teraz szczęśliwy? Did it make him better person? Czy on teraz jest przez to lepszym człowiekiem? No, it changed Sławka to. Nie, to nie zmieniło Sławka w ogóle. He still wants $100. On nadal chce swoje $100. He is still in the prison. On nadal jest w więzieniu. That's why the king says. To dlatego król mówi. Get the Sławek back. Przyprowadźcie tu Sławka z powrotem. Put him in the prison. I wsadźcie go do więzienia. You know what that means? Wiecie, co to znaczy? When Sengli forgave him, gdy Sengli wybaczył mu, wybaczył Sławkowi, I thought I was setting him free. To wtedy myślał, że obdarzył go wolnością. But he didn't accept the freedom. Ale on nie zaakceptował tej wolności. So I had to put him back in the prison. Więc musiałem z powrotem umieścić go w więzieniu. Where he was. Tam, gdzie on się znajdował. It is not the king is punishing him. To nie chodzi o to, że ten król karze go. Because the Sławek does not forgive again. Z tego powodu, że Sławek nie chciał wybaczyć swojemu dłużnikowi. So, unable to forgive others means. Tak więc wybaczenie dla innych. Did not receive the freedom from God yet. To, że człowiek nie chce wybaczyć komuś innemu, oznacza, że jeszcze nie zaakceptował tej Bożej wolności. And many of the Christians only accepted legal forgiveness. I wielu chrześcijan akceptuje tylko to przebaczenie na płaszczyźnie legalnej. That's why we are having difficulty to forgive others. I dlatego mamy takie problemy wtedy, żeby wybaczyć innym. We are forgiven only legally. Wybaczono nam, ale tylko legalnie akceptujemy to wybaczenie. We only are forgiven factually. Przebaczono nam w taki faktyczny sposób. Theologically. Teologiczny. Without iskra. Ale nie ma w tym iskry. Without this power. Nie ma mocy. Many people refuse the power. Wielu ludzi odrzuca moc. They only take legal, ale biorą tylko to, co związane z legalizmem. Legal forgiveness. To legalne wybaczenie. If you never had experience of taking this power of forgiveness, jeśli nigdy nie doświadczacie tej Bożej mocy związanej z przebaczeniem, and you enjoy this joy of forgiveness, i nie macie tej radości związanej z przebaczeniem, you'll experience the difficulties in forgiving others. To wtedy będziecie mieli problemy z wybaczeniem innym ludziom. Because when you're so thankful and so much joy, dlatego że gdy jesteście tak wdzięczni, macie tyle radości, $100 is no problem. To wtedy dla was te $100 nie ma znaczenia. It's no problem. Żaden problem. I wanna actually make Gena once experience same joy I am experiencing. Wtedy ja sam chciałbym, aby Geno dostarczył tej samej radości, jakiej ja doświadczam. This is the way loving my enemy. To jest właśnie sposób, w jaki mogę miłować swojego wroga. So, when you never receive this kind of complete forgiveness with the power. Tak więc jeśli nigdy nie doświadczacie, nie akceptujecie tej prawdziwej mocy przebaczenia, with joy, z radością, then your forgiveness to others going to be only legal forgiveness also. To wtedy wasze przebaczenie w stosunku do innych będzie tylko takim legalnym przebaczeniem. So somebody took your $1,000. Tak więc powiedzmy, że ktoś wziął wam $1,000. And your friend is not paying you back. I wtedy ten wasz przyjaciel nie chce oddać tego długu. And you're angry. Jesteście coraz bardziej źli na tego człowieka. Oh, but you are the Seventh-day Adventist church member. Ale wy przecież jesteście członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. You cannot sue him. I nie możecie przecież go pociągnąć do odpowiedzialności karnej. So you say. Więc mówicie.
Okay, I forgive. Mówicie, no dobra, wybaczam ci. Is that forgiveness joyful? Ale czy ta radość daje wam, czy to przebaczenie daje wam radość? It's a painful forgiveness. To jest takie bolesne przebaczenie. That kind of forgiveness you never experience joy. W wyniku takiego przebaczenia nigdy nie będziecie mieli radości. You must experience. Musicie doświadczyć the joy of forgiveness. Radości przebaczenia. And then you will understand. A wtedy zrozumiecie. How much Jesus is happy to forgive us. Jak bardzo Jezus jest szczęśliwy, gdy nam przebacza. Then you have confidence in his forgiveness. I wtedy będziecie ufać jego przebaczeniu. You say, "Oh, powiecie, o, Jesus is so happy to forgive me." Jezus jest tak szczęśliwy, mogąc mi wybaczyć. If you're experiencing only this painful forgiveness. A gdy będziecie doświadczać tylko takiego bolesnego przebaczenia. I hate him. Nienawidzę go. But I cannot sue him. Ale nie mogę się z nim procesować. Okay, forget the $1,000. Muszę wybaczyć mu te $1,000. I don't want to see him again. Ale nie chcę go widzieć już więcej. Anyway, I forgave him. Ale i tak mu wybaczam. If you understand only that kind of forgiveness, jeśli wy rozumiecie tylko tego rodzaju przebaczenie, then subconsciously, to wtedy podświadomie, Jesus forgave you means same as you forgave him that way. To wtedy podświadomości wydaje wam się, że Jezus wybacza wam w taki sam sposób, jak wy wybaczacie innym. Sławek is bad. A, Sławek jest zły. Well, but I forgive him. Ale ja mu wybaczam. But I don't want to see him. Ale nie chcę go widzieć. Then can you be close to Jesus, therefore? Czy możecie w ten sposób być blisko Jezusa, uważając, że on wam wybacza w ten sposób? This is why. To właśnie dlatego. Experiencing forgiveness with joy. Doświadczanie przebaczenia z radością. Is essential for the Christian life. Jest czymś niezwykle ważnym, podstawowym w chrześcijańskim życiu. It is essential experience to understand the cross. Jest sednem w kwestii zrozumienia krzyża. The blood of Jesus. Krwi Jezusa. That's why. To dlatego. The lot of bad things happen in your life. Wiele różnych złych rzeczy może mieć miejsce w waszym życiu. So we can experience. Tak więc możemy doświadczyć this impossible forgiveness. Tego wybaczenia, które wydaje się czymś niemożliwym. Become possible in our life. Wtedy to wybaczenie może być czymś realnym w naszym życiu. When you experience this, gdy doświadczacie tego, then you become a powerful person. Wtedy stajecie się osobami, których życie duchowe jest przepełnione mocą. I know many of you have a very painful experiences in your life. Wiem, że wielu z was doświadczyło wielu bolesnych doświadczeń w swoim życiu. But don't think that. Ale nie myślcie, you've forgiven them, że przebaczyliście. Because you are not going to harm them anymore. Przebaczyliście im dlatego, że nie chcecie ich więcej dłużej ranić. Because you have someone like that who did something so bad to you. Dlatego, że macie kogoś, kto uczynił wam coś naprawdę złego. And you feel, wow. Ale czujecie. I forgave him. Czujecie, że przebaczyliście tej osobie. I mówicie, przebaczyłem. Wow. Wow. It is forgiven. Przebaczyłem. I'm not in anger anymore. I nie odczuwam już więcej złości. Thank you, Lord. Dziękuję, Panie. Have you ever experienced this kind of forgiveness? Czy kiedykolwiek doświadczyliście takiego przebaczenia? Then you have a victorious life. Wtedy możecie prowadzić takie zwycięskie życie. And when you look back your past, i gdy spoglądacie w przeszłość, you don't hate anyone. To czujecie, że nie darzycie nikogo nienawiścią. I have so many people in my past. Ja znam wiele osób, I hate it. Które, do których odczuwałem kiedyś nienawiść. Whenever I think of someone, i kiedykolwiek myślałem o takiej osobie, oh, I hate him. Ja nienawidzę go. I don't want to think about him. Nie chcę w ogóle o nim myśleć. Then you're living with a demon. I wtedy żyjecie z demonami. And you have to set them free. I dlatego musicie uwolnić się od tego. In other words, you have to be set free. I inaczej mówiąc, musicie być wolni from that anger od tej złości i nienawiści. And hatred.
Let me show you one Bible verse. Pokażę wam fragment biblijny. A story. This is very interesting story. To jest historia bardzo interesująca. Druga księga. The Second King, Królewska. Chapter 5. Okay. Druga księga Królewska, rozdział 5. And you don't have to be a theologian. Nie musicie być teologami. You don't have to be a pastor to experience this. Ani pastorami, żeby doświadczyć czegoś takiego. We will meet a little girl. Teraz przeczytamy historię pewnej małej dziewczynce. I guess she's probably 7 or 8, 9 years old. Myślę, że ona mogła mieć jakieś 7 albo 8 lat. Okay, let's read the first verse. Przeczytajmy pierwszy wiersz. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. Don't you see anything curious in this verse? Czy zauważacie tutaj coś, co wzbudza waszą ciekawość? Anything unusual? Coś niezwykłego? Anything questionable to you? Czy macie jakieś pytania związane z tym fragmentem? Co to jest? Yeah, God bless Naaman, you know? Bóg błogosławił Naamanowi. Syria is enemy. A przecież Syria była wrogiem Izraela. Syria is enemy to the God's people. Syria była wrogiem ludu Bożego. And God loves his enemy here. I widzimy tutaj, że Bóg miłował wrogów swojego ludu. When I was reading this, boy, what is it? Gdy czytałem to, to mówiłem sobie, człowieku, co to jest? Apparently God is with Naaman. Najwidoczniej Bóg był z Naamanem. Apparently Naaman is with God. I najwidoczniej Naaman też był blisko Boga. Naaman is the enemy to God's people. Naaman był przecież wrogiem ludu Bożego. Why God is with enemy Naaman? Dlaczego więc Bóg jest z wrogiem, z Naamanem? Why Naaman is with God? A dlaczego Naaman był z Bogiem? We'll find out. Odkryjemy to. Very interesting. To jest bardzo interesujące. You know, every Bible story is so interesting to me. Każda historia biblijna jest tak interesująca. Verse 2. Wiersz drugi. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. At this time the Syria was stronger and it in the Syria was dominating Israel. W tamtym czasie Syria była bardzo silnym mocarstwem i Izrael podlegał Syrii wówczas. So Syria is always going out and really robbing and bothering the God's people. Syryjczycy bardzo często dopuszczali się grabieży na Izraelitach. Because of Naaman. Dlatego, że Naaman. Syria is strong. To dlatego, że Naaman, między innymi z jego powodu, Syria była silna. So all the Jews, God's people, wszyscy Żydzi, czyli lud Boży, hate Naaman. Odczuwali nienawiść do Naamana. But God is with Naaman. Ale Bóg był z Naamanem. And this time again they raided the Israelites. I tym razem znów zaatakowali Izrael. And they burned the houses. Palili domy. They robbed all these goods and monies. Ograbiali ich z ich pieniędzy, z ich dóbr materialnych. And then captured some people to use as a slave. Brali w niewolę niektóre osoby, traktowali jak niewolników. And among those people who were captured by Syrians, i wśród tych osób, które zostały wzięte do niewoli przez Syryjczyków i Naamana, here's one little girl. Była jedna mała dziewczynka. Maybe 7, 8, 9. Może 7, 8 albo 9 lat miała wtedy. Okay. Let's look at what's happening. Popatrzmy, co dalej się stało. And she waited on Naaman's wife. I ona następnie usługiwała żonie Naamana. Now verse 3. Wiersz trzeci. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Do you see anything unusual on verse 3? Zauważacie coś niezwykłego w wierszu trzecim? You have to see something very musicie coś tutaj widzieć. This is amazing. Tak, to zdumiewające. She should hate Naaman. Ona powinna przecież odczuwać nienawiść do Naamana. And if I were this little girl, gdybym ja był na miejscu tej małej dziewczynki, when I found out Naaman has leprosy, gdybym ja odkrył, że Naaman chory jest na trąd, I probably said this. To powiedziałbym tak. I know that. Wiem to.
our God, nasz Bóg, must be punishing him. Na pewno go karze. I'm glad he has leprosy. Cieszę się, że on ma ten trąd. I wish he dies fast. Dobrze by było, żeby jak najszybciej zmarł. But instead, ale zamiast tego, she says, ona powiedziała, we have prophet. Mamy proroka. And our God can heal. I nasz Bóg może uzdrowić Namana. I wish my master goes to him. Chciałabym bardzo, żeby mój Pan udał się do tego proroka. Shocking. To jest czymś szokującym. Do you know what this means? Wiecie, co to znaczy? She already forgave Naaman. Ona już wybaczyła Namanowi. She is no longer living in anger and hatred. Ona nie żyje już dłużej z tą nienawiścią i złością. She is taken away from the parents. Ona przecież została zabrana rodzicom. But apparently she sounds like she's a happy person. Ale najwidoczniej ona była teraz szczęśliwą osobą. It is just like Daniel's three friends in the furnace of fire. To tak jak ci trzej przyjaciele Daniela, którzy znaleźli się w piecu ognistym. It's a difficult life. To jest trudne życie. But Daniel's three friends is dancing in the fire. Ale trzej przyjaciele Daniela tańczyli w tym ogniu. Okay, I know some of you think. Wiem, że niektórzy z was myślą. That's impossible. To niemożliwe. Many people feel that. Wiele osób odbiera to w ten sposób. That's just a story. To tylko historia. It's not. Ale to nie jest when tylko you historia. Experience yourself, gdy sami doświadczacie czegoś you takiego, know this is a real thing happen. To wiecie, że to jest rzeczywistość. But if you never experience that, ale jeśli nie doświadczacie czegoś takiego, I know it sounds like a story to to you. Wtedy w waszym umyśle może się to wydawać it has czymś nothing, w rodzaju historii. It doesn't apply to you. Dlatego, że nie odnosi się do waszego życia. I hope you experience this. Mam nadzieję, że doświadczacie czegoś takiego. When you experience this, a gdy doświadczacie, then you see the verse number three, to wtedy rozumiecie właściwie wiersz trzeci. Then you say, wow, this little girl knows the forgiveness. I mówicie, o, ta dziewczynka wie, czym jest przebaczenie. That's why when I read this, tak więc, gdy ja to czytałem, I said, my. Powiedziałem, She knows. Ona wie. She knows forgiveness. Ona wie, czym jest przebaczenie. Okay. Now verse 4. Wiersz czwarty. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak a tak, mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. It says, thus and thus said the girl. Czytamy tutaj, tak a tak, mówiła dziewczynka. Who is from land of Israel. Która pochodzi z ziemi izraelskiej. Isn't this amazing? Czy to nie zdumiewające? Naaman is the general. Naaman jest przecież generałem. He is the prime minister. On jest premierem rządu. And he trusted this little girl. I on zaufał tej małej dziewczynce. You can see God is with Naaman, right? Możecie widzieć, że Bóg był z Naamanem. Or Naaman is with God. Albo Naaman był z Bogiem. But Naaman does not think he knows God. Ale Naamanowi wydawało się, że on nie zna Boga. Why do you think Naaman trusted this little girl? Jak myślicie, dlaczego Naaman ufał tej małej dziewczynce? He felt something amazing. On odczuł coś niezwykłego. Because Naaman thought this girl was grinding her teeth. Dlatego, że Naamanowi wydawało się, że ta dziewczynka zgrzytała zębami. In anger and hatred. Ze złości i nienawiści. Naaman could never even imagine that the little girl who captured from Israel have a sympathy for him. Naaman nie mógł zrozumieć tego, jak taka mała dziewczynka, która została zabrana od swoich rodziców, mogła obdarzyć go jakąś sympatią. So Naaman saw. Więc Naaman zobaczył God in her. Boga w niej. God of Israel in this little girl. Boga Izraela w tej małej dziewczynce. Naaman sensed. I Naaman odczuł wtedy. How can this little girl? Tę miłość. Jak ta mała dziewczynka? Could be much bigger than he is. Mogła być kimś większym niż on był. It must be God of Israel. Jak to możliwe? To musiał być Bóg Izraela. Pomyślał. Then he trust God of Israel. I wtedy on zaufał temu izraelskiemu Bogu. No matter how bad thing he has done for the Israel. Bez względu na to, jak wiele złych rzeczy dokonał on
Izraelu. God of Israel loves his enemy. To Bóg Izraela kocha swoich wrogów. That's why Naaman trusted this little girl. To dlatego Naaman ufał tej dziewczynce. When you truly have God's love inside of you. Jeśli wy naprawdę posiadacie Bożą miłość w swoim sercu. People are going to be amazed. To ludzie będą zdumieni. And going to trust you. I będą wam ufać. That's why Naaman went toward the king. To dlatego Naaman udał się do króla. And this is what it means. I oto czego on potrzebował. Thus and thus said the girl who tak, is from land of tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Thus and thus. Tak a tak. This is powerful thing. Jest w tym moc. And the king listened to Naaman. I król słuchał Naamana. Is that right? Naprawdę? Wow. Mm. Then go to the Israel. Więc udaj się do Izraela. Even king trusted this little girl. Nawet król ufał tej małej dziewczynce. Because now king sensed. Dlatego, że teraz król odczuł the love of God of Israel. Miłość izraelskiego Boga. Who loves, who forgives enemy. Który kocha, który przebacza nieprzyjaciołom. And who loves enemy. I który kocha wrogów. Wow, this is a wonderful story, right? No, to jest piękna historia, prawda? Now the enemies are experiencing love of God. Teraz wrogowie doświadczają Bożej miłości. Can you see these few verses, you know, few lines? Czy możecie widzieć to piękno w tych kilku wersetach? Every single verse has a secret in it. Każde pojedyncze zdanie posiada w sobie pewien sekret. You must find Jesus in every single verse of Bible. W każdym biblijnym wersecie musicie odkrywać miłość Jezusa. I love Bible. Ja kocham Biblię. Someday I like to only to do the Bible study. Któregoś dnia myślę, że chciałbym tylko studiować Biblię i prowadzić takie wykłady. Honestly speaking to you. Ale mówiąc szczerze, all these pictures, scientific picture I have. Ja tak naprawdę nie chciałbym prowadzić takich naukowych wykładów. Is the simply bait. Ale to jest tylko coś w rodzaju takiej przynęty. When you fish. Gdy próbujecie wędkować, łapać ryby. But you know, unfortunately. Ale niestety. So many people are only interested in the bait. Wielu ludzi naprawdę tak wielu ludzi interesuje tylko ta przynęta. It is God. Ale to przecież chodzi o Boga. Love of God. O miłość Bożą. That's what people need for to tego ludzie potrzebują, aby być zdrowymi osobami. You know, even though I can eat exactly same food. Nawet jeśli spożywamy tę samą żywność. Sleeping same hours with you. Śpimy też taką samą ilość doing czasu. Same exercise like you. Ćwiczymy dokładnie w taki sam sposób jak inne osoby. Breathing same air like you do. Oddychamy tym samym powietrzem. Drinking same water like you do. Pijemy tę samą wodę. I can be very healthier, much healthier than you are. To ja mogę być o wiele zdrowszą osobą niż wy. When? Kiedy tak może być? When I know. Gdy wiem. Love God. Gdy znam miłość Bożą. Iskra do mnie wtedy that dociera. Determines. I to właśnie how much you can od tego zależy, jak bardzo będziecie zdrowi. I just had a question, otrzymałem tutaj takie pytanie how about the moon, or bio, związane z biodynamiką, biodynamiką, czyli uprawianiem roślin zgodnie z kalendarzem księżycowym, following the moon cycle, według cyklu księżycowego. Well, I think it makes some sense. No myślę, że to jest w tym jakiś sens. Because depending upon where the moon locate. Dlatego, że w zależności od tego, w jakim położeniu znajduje się księżyc. Earth's magnetic field changes. Zmienia się pole elektromagnetyczne Ziemi. It's absolutely scientific. I jest to niewątpliwie czymś naukowym. And the plants can be influenced by magnetic field. I wtedy rośliny też mogą znajdować się pod wpływem pola elektromagnetycznego. So nothing wrong with this. Nie widzę w tym nic złego. But problem, do you know what the problem ale wiecie na czym polega problem? When you say, oh, is that right? Gdy wy słuchacie czegoś takiego, mówicie, o, to prawda. Księżyc. Then you know what happened? To wiecie co się wtedy dzieje?
What happened to you? Co się wtedy z wami dzieje? You forget. Zapominacie. You forget iskra. Zapominacie o iskrze. Iskra is much more powerful than magnetic field. A iskra ma o wiele większą moc aniżeli pole elektromagnetyczne. So people are just simply worshiping creatures instead of creators. Tak więc ludzie mają tendencję do tego, aby oddawać cześć stworzeniom, a nie stwórcy. Of course, nothing wrong with this. Oczywiście nie widzę w tym nic złego. But when you begin to worship the moon like that. Ale gdy zaczniecie czcić księżyc w ten sposób. As if you don't need God. Tak jakbyście nie potrzebowali Boga. All you need is this moon. Ale wszystko co potrzebujecie to ten księżyc. To grow the vegetable. Aby uprawiać warzywa. That's kind of concept Satan is leading toward. To właśnie w ten sposób szatan próbuje was zbliżyć do takiej koncepcji. Satan can leak the old information. Szatan chce przemycać wszystkie takie which informacje, can be absolutely scientific fact. Które mogą być takim absolutnie naukowym faktem. All Satan wants you to do is. A wszystko, co szatan chce, byście czynili. Forget the power of God. To chce, abyście zapomnieli o mocy Bożej. As long as you deal with magnetic field. Ale koncentrowali się na tej magnetycznej sile, you don't need God. To wtedy nie potrzebujecie Boga. Dlatego, że i bez Boga będziecie mieli takie dobre zbiory. Change your thinking. Zmieńcie sposób swojego myślenia. Don't just keep on thinking, is this good, is this bad? Nie myślcie takimi kategoriami, czy to jest dobre, czy to jest złe. Because they're always concentrated on the baits. Dlatego, że zawsze będziecie koncentrować się wtedy na tej przynęcie. If you have a good iskra, a jeśli będziecie mieć iskrę, you can have a white rice, you can be still healthy too. To wtedy nawet jedząc biały ryż możecie być zdrowi. So don't really pay too much attention. Tak więc tak naprawdę nie przywiązujcie zbyt wielkiej uwagi. Your life is not really depend upon. Wasze życie nie jest uzależnione. Brown rice, white rice. Od tego, czy jecie brązowy, czy biały ryż. Or cis fat, trans fat. Albo te oleje trans, czy cis. Your life is depend upon. Wasze życie zależy the iskra. Od iskry. The love of God. Od Bożej miłości. Something much bigger. Od czegoś nieporównywalnie większego. See, when you're so hungry, tak więc, gdy jesteście tacy głodni, you haven't eaten few days. I nie jecie na przykład kilka dni, you gotta eat some margarine too, you know. To wtedy też spożywacie trochę margaryny. And you say, i mówicie, I'm dying for my hunger, with my hunger. Ja umieram z powodu tego głodu. Well, some people gave you some bread and margarine. I wtedy ktoś przynosi wam trochę chleba i margaryny. This is trans fat, I'm not... Ale mówicie, to tu w tym są te tłuszcze trans, nie chcę tego. Love is bigger than trans fat. Miłość Boża jest większa, niżeli te tłuszcze trans. Please. The fact is important. Fakt jest czymś ważnym. Law is important. Prawo jest ważne. But law is not the biggest. Ale prawo nie jest czymś największym. Law is not the ultimate thing. Prawo nie jest czymś ostatecznym. In this society, w tym społeczeństwie, law is the ultimate answer. Prawo jest taką ostateczną odpowiedzią. Not in the kingdom of God. Ale nie w Królestwie Bożym. All ten commandment means wszystkie 10 przykazań. Love one another. Oznacza, sprowadza się do przykazania, miłujcie się wzajemnie. In the love, all laws are fulfilled. W miłości Bożej wszystkie przykazania są wypełnione. That's why Apostle Paul said, to dlatego apostoł Paweł powiedział, the cross is the end of the law. Krzyż jest końcem prawa. Law has the end. To prawo ma koniec. You know what the end of the law is? Wiecie, czym jest koniec prawa? Blood of Jesus. Krew Jezusa. That is the end of the law. To jest koniec prawa. When you reached blood of Jesus, gdy sięgacie po krew Jezusa, there's no more laws. To już nie ma już dla was praw, that's kary, potępienia. Ultimate law. To jest takie ostateczne prawo. No matter how much this law written in the ink on the paper condemned you. Bez względu na to, jak bardzo to prawo, które zostało wypisane na tablicach, potępia was. When it comes to the blood of Jesus, to gdy akceptujecie miłość Bożą, you're accepted. To wtedy jesteście sami zaakceptowani. Then you say, i wtedy mówicie, dziękuję. And you become one. I stajecie się jedno. Then the law is fulfilled. Wtedy prawo jest wypełnione. All the problem solved. I wszystkie problemy rozwiązane.
Well, let's go on a little bit here more. Ale pójdźmy nieco dalej. Verse 5. Wiersz 5. Król Aramu odpowiedział: więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę. What do you see here? Co tutaj widzicie? King accepted this. Król zgodził się na to. King was amazed too. Król też był zdumiony. So now, let's talk about this little girl a little bit more now. Porozmawiajmy jeszcze chwilę na temat tej małej dziewczynki. Now, why is this girl captured? Dlaczego ta dziewczyna została wzięta do niewoli? There's so much pain in the parents of this girl. Jest tyle bólu w sercach rodziców i jej sercu z powodu właśnie tego, że dostała się do niewoli. Everybody else in the neighbor is talking about her. Wszyscy w sąsiedztwie mówili o niej. What they are talking about? O czym oni mówili? That girl was bad girl. Ta dziewczynka musiała być złą dziewczynką. So that's why God cursed her. I dlatego Bóg ją przeklął. God's people do not know God. Lud Boży, który nie zna Boga. But this little girl. Ale ta mała dziewczynka. Didn't think so. Ona tak nie myślała. What do you think this little girl is thinking? Jak myślicie, o czym myślała ta dziewczynka? She remembered. Ona pamiętała. From her parents. Od rodziców. Rodzice jej opowiadali Joseph, right? O historii o Józefie. And Joseph was in the prison. Józef przecież też był w więzieniu. Why? W niewoli. Dlaczego? To do a big work for God. Aby dokonać czegoś wielkiego dla Boga. And God spoke to her. I Bóg przemówił do niej. Remember the Joseph? Pamiętasz ich o Józefie? This little girl says. I ta dziewczynka powiedziała: yes, father. Tak, ojcze. Iskra. Iskra się pojawiła. And then she thought. I wtedy pomyślała: God sent her there. Bóg posłał mnie tam. Then she found out. I wówczas odkryła, Naaman has serious disease. Że Naaman ma poważną chorobę. Which was impossible for the men to cure. I żaden człowiek nie mógł jej wyleczyć. At that time. W tamtym czasie. And then girl knew. I wtedy ta dziewczynka wiedziała, Naaman need. Że Naaman potrzebował health message. Poselstwa zdrowia. New start message. New startu. So this little girl was. Więc ta mała dziewczynka. A little Seventh-day Adventist. Była taką malutką adwentystką dnia siódmego. Who knew the new start? Która wiedziała, czym jest new start. So prophet Elisha meant new Więc start. Prorok Elizeusz oznaczał ten new start. New message. Nowe poselstwo. Healing comes from God. To, że uzdrowienie pochodzi od Boga. That was the message. To było tym poselstwem. And God loves you, Naaman. General I Bóg kocha cię, generale Naamanie. Even though you killed so many Israelites. Pomimo tego, że zabiłeś tylu Izraelitów. My God of Israel loves you. Mój Bóg Izraela kocha cię. So little girl knew. Więc ta mała dziewczynka wiedziała. God loved Naaman. Bóg kochał Naamana. And that's why she knew. Dlatego wiedziała. God sent her there. Że Bóg posłał ją tam. As a messenger. Jako posłańca. And this is a little Seventh-day Adventist church. I to jest taki mały kościół adwentystów dnia siódmego. In this whole world. W tym całym wielkim świecie. We should be this little girl. My powinniśmy być tą małą dziewczynką. That's why it is most important. I dlatego czymś najważniejszym jest. That we must be able to portray. Abyśmy byli w stanie. This character of God. Objawić Boży charakter, who loves Naaman, który kocha Naamana, who loves his enemy, który kocha swoich wrogów. That's why. To dlatego. It is essential that we ourselves experience. Czymś niezwykle ważnym jest, abyśmy sami doświadczali this kind of love. Tej miłości. You know, who is going to be the true remnant? Wiecie, kto będzie tym prawdziwym kościołem ostatków? Not the one that who memorizes the list of the what is a fruit or what is nie ci, którzy będą vegetable? Znali na pamięć, co jest warzywem, a co owocem. It is such an argument, isn't it? Bo są też i takie problemy. It's not there. To nie o to chodzi. It is whether you have a true life experience. Ale chodzi o to, czy macie to prawdziwe doświadczenie życiowe. In your very life. W waszym życiu. Have you
experienced the power of forgiveness? Czy doświadczyliście tej mocy przebaczenia? In our brain, w naszym mózgu, our brain cells have this connection. Nasze komórki mają takie połączenia. Maybe I could show you. Can't see very well. Widoczność jest trochę słaba. Our brain cell connects. Nasze komórki mózgowe łączą się ze sobą. Like when you see the when a little boy for the first time he saw the 747. Gdy mały chłopiec po raz pierwszy widział samolot 747, all he could say was, to wszystko, co mógł powiedzieć, wow, to było, o, ale wielki. It's a fact, isn't it? To był fakt. 747 was big. 747 to wielki samolot. That's all. To wszystko. But that's also fact. Ale to również jest faktem. 5 months later. Ale 5 miesięcy później he look at the... on znów patrzy na ten samolot. He said, 747! 747! Now his endorphin gene is activated. I teraz jego gen endorfiny został uaktywniony. But why? Dlaczego? He experienced. Bo on doświadczył. Without experience. A bez doświadczenia. All you know is a fact. Wszystko, co znacie, to fakt. With experience. A z doświadczeniem. Your power. Macie moc. Your genes are jumping. I wasze geny skaczą. 747! 747! Why? Dlaczego? Because his daddy and mommy took him. Dlatego, że jego tata i mama. Where do you go from Poland? Wzięli go tam. Gdzie? You go to Italy? Gdzie udajecie się z Polski? Do Włoch? Hmm? Hawaii, you know. Na Hawaje na przykład. 747 means love of father. 747 oznaczać może taką it's not just miłość. A big airplane. Miłość ojca. Tu nie chodzi tylko o jakiś wielki samolot. My daddy loves me. Mój tata kocha mnie. Then endorphin brain cell and the airplane brain cell connects. I wtedy te koneksony związane z endorfiną w mózgu i koneksony, które związane są z widokiem tego samolotu, one łączą się ze sobą. We call this connection synapse. I to powiązanie, połączenie nazywamy synapsą. So this synapse is controlled by the synapse gene. I ta synapsa jest kontrolowana przez gen. And gene is controlled by the meaning. A gen jest kontrolowany przez znaczenie. So 747 had a good meaning. Więc ten samolot 747 ma takie dobre znaczenie. When there is a good meaning, a gdy istnieje takie dobre now znaczenie, you have a good synapse. To macie też i dobre synapsy. 747. 747. Endorfin. 747 endorfina. It's a very healthy synapse, isn't it? To jest taka bardzo zdrowa synapsa. This little boy grew up. Ale ten chłopiec dorósł. Become 19 years old. I miał teraz 19 lat. He was taken to the Vietnam War. I został zabrany na wojnę do Wietnamu. Whenever airplane flew over his head. I kiedykolwiek samolot przelatywał nad jego głową. Someone he loved died. Ktoś, kogo kochał, umierał. And he also was injured. I on również był ranny. From that day. I od tamtej pory. Now the meaning of airplane is bad. Teraz znaczenie samolotu stało się złe. He cannot be happy with the 747 anymore. Teraz już nie może odczuwać szczęścia widząc 747. Whenever airplane sounds, he hears. I kiedy słyszy dźwięk samolotu, he goes, hello! Zaczyna się bać. Oh. Why? Dlaczego? Synapse changed. Dlatego, że synapsy się zmieniły. Good synapse is gone. Ta dobra synapsa zniknęła. Bad synapse. I pojawiły się złe synapsy. This is we call post-traumatic stress syndrome. To określane mianem takiego syndromu po przeżyciu pewnego dramatu. You have so much emotional trauma. Odczuwacie taki dramat związany ze stresem emocjonalnym. It formed the synapse. I to właśnie powoduje uformowanie się takich złych synaps. You love someone so much. Możecie kochać kogoś bardzo. You found out, a potem odkrywacie, he is with another woman. Że ten człowiek, ten mężczyzna jest z inną kobietą. Whenever you think about him before, wcześniej, gdy myślałyście o tym mężczyźnie, endorfin, dopamin. Poziom endorfiny się pojawiał, podnosił dopaminy. Good synapse. Pojawiły się te dobre rzeczy. Now, ale teraz, you think about him, gdy o nim myślicie, czujecie złość. Satan gave you bad synapse. Szatan teraz obdarza was złymi synapsami. God give you good synapse. A Bóg daje wam dobre synapsy.
Everybody has synapse in history. Każdy człowiek posiada synapsy w historii. Your past is your synapse. Wasza przeszłość jest waszą synapsą. And the synapse controls you. I te synapsy mogą was kontrolować. You have to be set free from the bad synapses. Musicie uwolnić się od tych złych synaps. Who can set us free from synapses? Kto może uwolnić nas od tych złych synaps? You know, synapse is formed by the gene. Wiecie, że one są kształtowane przez geny. It is God controls the gene. A tylko Bóg może kontrolować geny. It is the gospel. Ewangelia. God loves us. Bóg nas kocha. God loves my enemy. Bóg kocha mojego wroga. My God loves Naaman. Mój Bóg kocha Naamana. It is a powerful message. Jest w tym poselstwo pełne mocy. To forgive. Aby przebaczyć wrogowi. It is not easy, my brothers and sisters. Ale nie jest to łatwe, moi drodzy bracia i siostry. I had such a horrible experiences in my life. Ja sam przeżyłem takie straszne doświadczenia w moim życiu. Someday, when I have more time, któregoś razu, gdy będę miał więcej czasu, I'd like to share with you with my painful experiences. To chciałbym podzielić się z wami tymi bolesnymi doświadczeniami. So much painful experiences. To były tak bardzo bolesne doświadczenia. If I am keeping all those synapses, i gdybym teraz zachował te wszystkie złe synapsy, I cannot be this happy person. To nie mógłbym być taką szczęśliwą osobą. And you look at me, i gdybyście na mnie spojrzeli, I'll be like this. Wyglądałbym tak. Angry. Rozzłoszczony. And whenever I see you, hello. I kiedykolwiek bym was spotkał i powiedział hello. 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 I'm in prison. To oznaczałoby, że jestem w więzieniu. Prison of anger. Więzieniu złości. Prison of hatred. Więzieniu nienawiści. The power of God can set you free. A moc Boża może dać wam wolność. You must experience this. I musicie tego doświadczyć. Okay. Let me give you an example. Pozwólcie, że dam wam przykład. I have my best friend in my high school. Miałem najlepszego przyjaciela na studiach. And I used to make a lot of money. Zarabiałem kiedyś bardzo dużo pieniędzy. And I had a big savings account. I miałem duże konto. I thought I was gonna live without any financial difficulties. I myślałem sobie, że teraz będę żył bez żadnych problemów finansowych. So I said, okay, I'm not gonna make any more money. Więc powiedziałem sobie, no nie muszę już więcej zarabiać pieniędzy. And my daughters will go to Weimar College. Moje córki udadzą się do koledżu w Weimar. Which is free for the staff, you know? I dlatego, że on jest bezpłatny dla pracowników Weimar. But then none of my daughter wanted to go to Weimar. Ale żadna moja córka nie chciała udać się studiować do Weimar. Well, I'm not making any money. Ale ja teraz już nie zarabiam więcej pieniędzy. Huge chunk of money I had to spend for my daughter's school. Więc musiałem wydać ogromne pieniądze na naukę moich córek. Then one of my daughter got into accident. Jedna z moich córek też miała wypadek. More money out. Musiałem wydać bardzo dużo pieniędzy na leczenie. Then another daughter. Inna córka, you know, got into the drug. Z kolei zaczęła zażywać narkotyki. She stole the money from the bank. I ukradła pieniądze z banku. She got into the jail. Dostała się do więzienia. Spend more money for the lawyers. Musiałam wydać jeszcze więcej pieniędzy na prawników. Satan took all the money. Szatan zabrał wszystkie pieniądze. I think it was also God agreed with that, I guess. I tak domyślam się, że chyba Bóg też zgodził się na to. Sangli, you cannot depend upon your money. Sangli, ty nie możesz polegać na pieniądzach. And so I did not have much money. Więc nie pozostało mi wiele pieniędzy. Then I had a divorce. I jeszcze do tego doszedł rozwód. My wife left me and moja żona zostawiła mnie. You know, in America, a w Ameryce. You have to give. A gdy na proces taki rozwodowy też trzeba. Exactly 50% you have. Oddać w wyniku procesu, oddać połowę, dokładnie połowę majątku. It's all gone. I właśnie wszystko straciłem. And my daughter got married. Moja córka wyszła za mąż. And she got pregnant. I była w ciąży. I was very happy about that. Ja byłem bardzo szczęśliwy z tego powodu. I'm going to have a grandson. Będę miał wnuki.
Actually, I'm going to see my grandson on October 16th. Yeah. A przy okazji powiem, że w październiku, 16 października, zobaczę się z moim wnukiem. I'm flying to San Francisco. You know? Udam się do San Francisco. He's a five years old boy. To jest chłopiec i ma 5 lat. And it was amazing to see my daughter pregnant, you know. I to było zdumiewające, gdy ja mogłem obserwować moją córkę, gdy była w ciąży. One day my mother in Korea talked to me. Któregoś dnia moja mama w Korei rozmawiała ze mną. Sister Sang, i powiedziała: Sang, you need a house. Potrzebny jest ci dom. So I don't have my house. A ja nie mam domu. Because, you know, I didn't have a wife. Dlatego, że nie miałem wtedy żony. All my children's grown up. Wszystkie dzieci dorosły. I didn't need a house. Nie potrzebowałem domu. I was keep on going around, ciągle, you know? Gdzieś jeździłem. Traveling, doing podróżowałem, program, i realizowałem te programy, prowadziłem wykłady. That was my life. Tak wyglądało moje życie. And my mother said, i wtedy moja mama powiedziała: you need a house. Potrzebujesz mieć własny dom. I said, mother, I don't need house. You know, mama, ale ja nie potrzebuję domu, przecież wiesz o tym. She says, you are going to have a grandson. Będziesz miał wnuka. Your grandson needs grandfather's house. I twój wnuk będzie potrzebował domu dziadka. See how your grandson can be happy when, you know, your daughter is going to take him. Let's go to grandpa's house. I wyobraź sobie, jak twój wnuk będzie szczęśliwy, gdy twoja córka powie: pojedźmy do domu dziadka. Then he's gonna be so happy. Yeah, i on wtedy będzie taki szczęśliwy: tak, jedziemy do domu dziadka. So you have to prepare room for him. Więc musisz przygotować pokój dla niego. Filled up with the toys. I wypełnić go zabawkami. So you have to be a good grandpa. Musisz być przecież dobrym dziadkiem. Oh, I love that idea, you know? I ja bardzo polubiłem tę myśl. Mom, you're right. I powiedziałem: mamo, masz rację. I like to have a house. Chciałbym mieć dom. But mom, you know, I don't have any money for. Ale mamo, przecież wiesz, że ja nie mam żadnych pieniędzy. And my mom says, więc mama powiedziała: there's some money. Są pieniądze. I said, where? Gdzie? Powiedziałem. I said, your grandpa. Twój dziadek. See, my grandpa was very wealthy man. Mój dziadek był bardzo bogatym człowiekiem. He was big landowner. On miał, był właścicielem dużego obszaru ziemi. But he inherited his land all to his first son. Ale on przekazał całą tą ziemię swojemu pierwszemu synowi. Who is my uncle? Który był moim wujkiem. I never knew that my grandpa left some land for me. I nie wiedziałem nigdy, że mój dziadek zostawił jakąś część ziemi dla mnie. She says, your grandpa. A więc ona powiedziała: twój dziadek told me to reveal that when you are. Powiedział mi, żebym ci in trouble. Żebym cię poinformowała o tym wtedy, kiedy będziesz miał kłopoty. When you are in need. Gdy będziesz miał potrzebę. Wow. Powiedziałam: wow. My grandfather died 30 years ago. Mój dziadek zmarł 30 lat temu. And I was so touched. I byłem tak poruszony. Oh, he thought about me. On myślał o mnie. You know, I was so thankful. Byłem taki wdzięczny. And that money can be so meaningful. I te pieniądze teraz miały tak wielkie znaczenie. And my mom says, i moja mama powiedziała: the city government wants that land to have a new road. Miasto potrzebuje tej ziemi, aby wybudować tam drogę. And the city government will reimburse. I miasto chciało to po prostu odkupić. I said, how much? Ja powiedziałam: za ile? She says, $500,000. Ona powiedziała: za 500 tysięcy dolarów. Half a million dollars. Pół miliona dolarów? I said, thank God, powiedziałem: chwała niech będzie Bogu, dzięki ci Boże. Well, I could buy, like I could spend about half of the money to buy a nice house. Mogłem połowę tych pieniędzy wydać na zakup naprawdę dobrego, ładnego domu. And I want to have a nice car too, because i oczywiście przydałby mi się, pomyślałem, dobry samochód, bo nie miałem Mercedes, but I don't have any, you know. I kiedyś jeździłem Mercedesem, ale teraz nie miałem już samochodu. I could have a nice car. Więc mogłem kupić sobie fajny samochód. And I could have some furniture. I mogłem też mieć jakieś meble. And lots of toys for my grandson. I wiele zabawek dla mojego wnuka. I powiedziałem: o, wonderful. Cudownie. Thank you, Lord. Dziękuję, Panie. But I needed to do lots of paperwork. Ale musiałem wykonać przy tym wiele takiej pracy biurowej.
And it takes time. A to zajmuje czas. So I said that I asked my dear high school buddy. Więc o pomoc poprosiłem mojego przyjaciela, drugiego przyjaciela ze szkoły. His name is Mr. Ku. On nazywał się pan Ku. So I called. I need your help. Więc zadzwoniłem do niego i powiedziałem: potrzebuję twojej pomocy. He said, okay. Powiedział: dobrze. So I gave all the power, Tony. Więc przekazałem mu te wszystkie moje pieniądze i on miał taką moc prawną nad tym. Był pełnomocnikiem. Then I fly away to Brazil. Następnie poleciałem do Brazylii. Then went to Australia. A następnie do Australii. Then went to Germany. Do Niemiec. 6 months passed. Minęło 6 miesięcy. And my Mr. Ku that never called me yet. I mój pan Ku nie zadzwonił w tym czasie do mnie ani razu. Suddenly I felt that, I w końcu odczułem, przypomniałem sobie, what's happening? Co się dzieje? I called Mr. Ku. Więc zatelefonowałem do niego. And he said, it is almost done. A to już prawie jest Maybe next dopięte. Month, you know. Może w następnym I said, miesiącu. Okay, powiedziałem, dobrze, dziękuję. And another 6 months passed. Minęło kolejnych 6 miesięcy. I realized that this uświadomiłem is interesting, you know. Sobie, że znów How come there's on się nie odzywa. News from Mr. Ku? Jak to się dzieje, że pan Ku nie odzywa się do mnie? I called him. Więc zadzwoniłem do niego. And I called him. I jeszcze raz zadzwoniłem. And I called him. I znów dzwoniłem. No answer. Żadnej odpowiedzi. You know what I found out? Wiecie, co odkryłem? I felt so strange. Czułem się tak dziwnie, I called the city government, że skontaktowałem się z miastem, z urzędem miejskim i zapytałem. City government says, więc urząd miasta powiedział, money was completely reimbursed. Że te pieniądze zostały pobrane, że te $500,000 zostało przekazane temu panu Ku 10 miesięcy temu. You know what happened? Wiecie, co się stało? He went to Las Vegas. On pojechał do Las Vegas. It's gone. I pieniędzy nie ma. Whenever I thought about Mr. Ku, i kiedykolwiek myślałem o tamtej pory o panu Ku in the past, w przeszłości, I have such a good synapse. W przeszłości, gdy myślałem o nim, wtedy pojawiały się takie dobre synapsy związane z tym wspomnieniem. We went to camping together. Razem udawaliśmy się na kamp. We did all the fun thing together. Razem robiliśmy wiele wspaniałych rzeczy. One of my best memories in my childhood. On związany był z najlepszymi wspomnieniami z dzieciństwa. Now, ale teraz Mr. Ku. Pan Ku. Bad synapse. Bardzo złe synapsy teraz się pojawiły. Satan put me in the jail. Szatan umieścił mnie w więzieniu. The jail of anger and hatred. W więzieniu nienawiści i złości. That's all it means. To właśnie takie ma to znaczenie. Satan wants you to be in that jail. Szatan chce, abyście wy znajdowali się w tym więzieniu. $500,000 is not the issue with God. Jeśli chodzi o Boga, to nie ma problemu z tym $500,000. Your life, your gene is at the issue. Ale chodzi mu o wasze geny, o wasze życie. And I knew that. Ja to wiedziałem. But ale my synapse already changed. Moje synapsy się zmieniły. I'm jailed. Znalazłem się w więzieniu. You know, I thought about my grandchild. Pomyślałem o moim wnuku. I lost house. Straciłem dom. I lost money. Straciłem pieniądze. I'm losing my T cells. I teraz tracę moje komórki T. I lost my friend. Straciłem mojego przyjaciela. I'm losing so much. Tracę tak dużo. I couldn't sleep. I'm losing nie mogłem sleep. Spać. And I have to give a lecture tomorrow. A następnego dnia musiałem poprowadzić wykład. With a happy, healthy face. I ze szczęściem, z uśmiechem na twarzy. With iskra. Z iskrą. It's gone. Ale to wszystko zniknęło. You know, my patient realized that, see? I moi pacjenci zauważyli my to. Patient feels that. Oni to odczuli. Because their gene need iskra coming through me. Dlatego, że oni potrzebowali iskry również. Iskry, która przychodziła przeze mnie do nich. I lie down. Więc położyłem się. $500,000. I przed oczami widziałem 500 tysięcy dolców. Beautiful house. Piękny dom. My car, mój samochód, the toys, zabawki. I couldn't sleep. Nie mogłem spać. I shook my head. Potrząsałem głową, it didn't work. Ale to nie działało. I went to shower.
Wziąłem prysznic. W niczym to nie pomogło. Znów położyłem się w łóżku. 500 tysięcy dolarów. Who can set me free? Kto mógłby mnie uwolnić od tego? I couldn't do it myself. Ja sam nie byłem w stanie tego dokonać. I know I need power of God. Wiedziałem, że potrzebna mi była moc Boża. Wiedziałem to. I know that logically. Wiedziałem to, że tego mi właśnie potrzeba. But even though I know that, ale pomimo tego, że to wiedziałem, I'm in the death. To znajdowałem się w śmierci. I knelt down. Więc klęknąłem. I prayed, oh, i modliłem się, Boże, please set me free. Proszę, uwolnij mnie. All I prayed was, wszystko, o co modliłem się, God, please make me sleep. To była prośba o to, aby Bóg dał mi sen. To fall in sleep. Aby mógł zasnąć. You need a melatonin. Potrzebowałem melatoniny. To have a melatonin. Ale aby mieć melatoninę, you have to melatonin gene activated. Potrzebny jest gen melatoniny, który musiałby być uaktywniony. To have the melatonin gene activated, a aby ten gen melatoniny był uaktywniony, God has to send iskra. Bóg musiał posłać iskrę. That's why Bible says, to dlatego Biblia mówi, God gives you good sleep. Bóg obdarza was dobrym snem. To his people. Obdarza tym snem swój lud. But now I'm not his people. Ale ja teraz nie byłem jego ludem. Nie należałem do jego ludu. Należałem do ludu diabła. I'm full of anger. Byłem pełen złości. He sent iskrę. On posłał iskrę. But his iskra is completely blocked with the devil's anger. Bóg posłał iskrę, ale ta iskra została zablokowana przez tę szatańską złość. And here I cry out. I teraz płakałem, wołałem. Help me, Lord. Uwolnij mnie od tego, Panie, pomóż mi. I went to bed, lie down. Udałem się znowu do sypialni, położyłem się. No difference. I nie widziałem żadnej różnicy. 500 tysięcy dolarów. I stood up again and I went down to knee again. Wstałem, klęknąłem przy łóżku. I prayed 5 times. Modliłem się 5 razy. It didn't help. Ale nie było żadnych skutków. Nie mogłem dalej spać. You know, when you're in that kind of condition, gdy znajdujecie się w takim położeniu, I know many of you have been in that, this kind of situation. Wiem, że wielu z was mogło znajdować się number w takiej one, sytuacji. You cannot sleep. Po pierwsze, nie możecie wtedy spać. Number two, następnie, you have such a dry mouth. Macie takie suche usta. Your mouth becomes so dry. I w waszych ustach czujecie taką suchość. You're producing so much adrenaline. Dlatego, że wytwarzacie bardzo dużo adrenaliny. The adrenaline makes your heart pound. A adrenalina powoduje, że mięsień sercowy pracuje z większą siłą. Then your mouth dry. I wtedy then czujecie taką suchość so much water. W ustach. I musicie pić dużo wody. If you drink so much water, a jeśli pijecie dużo wody, you have to go to the bathroom. Musicie udawać się do toalety. Every half an hour. I co pół godziny, co pół godziny, piłem wodę. Then every half an hour I go to i co pół godziny chodziłem do toalety. I pray, modliłem się. And the prayer did not work. I ta modlitwa nie pomagała. And I decided, więc postanowiłem, to sleep, że będę spał. And not to sleep. Okay. Albo nie będę spał. If God cannot give me the iskra, jeśli Bóg da mi iskrę, I will spend this entire night singing. To całą tę noc spędzę śpiewając. So I put another pillow on my face. Więc położyłem drugą poduszkę na swojej twarzy. I began to sing. I zacząłem śpiewać. Under his wing. Pod jego skrzydłami. Under his wing. You know, under his wings. Znacie tę pieśń. Da, ra, ra, di, 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 di. Actually, it was really under his wing. I faktycznie to było tak, jakbym znajdował się pod jego skrzydłami. Dlatego, że ta poduszka zakrywała moją twarz. I ona była tymi piórami, tymi skrzydłami Bożymi. Tak więc to były te pióra, które pochodziły ze skrzydeł. I dlatego można było to odnieść do tej pieśni pod twymi skrzydłami. Ale to oczywiście żart. And I sang. Więc śpiewałem. And I sang. I śpiewałem. And I sang. I śpiewałem. I think I sang about 7 times. Myślę, że śpiewałem 7 razy. And suddenly I opened up my eyes. I nagle otworzyłem oczy. It was morning. I było już rano. Look at the clock. Popatrzyłem na zegarek. 6:30 in the morning. 6:30 rano.
I slept. Spałem. God sent iskra. Bóg posłał iskrę. And God produced the melatonin. I Bóg wytworzył melatoninę. I said, thank you, Lord. Powiedziałem, dziękuję, Panie. That day was a very nice day. I tamtego dnia było wszystko wspaniale. I had a very good day. Miałem bardzo dobry dzień. I gave a good lecture to my patient. I dałem bardzo dobry wykład moim pacjentom. Good Bible study. I bardzo dobre studium biblijne. And I came back that night. I wróciłem tego wieczoru. Went to bed. Położyłem się na łóżku. $500,000. Drank water. Znów piłem wodę. Went to bed. Chodziłem do toalety. Prayed. Modliłem się. I decided to sing. I znów postanowiłem, że będę śpiewał. And I thought I sang about five times. I myślałem, że śpiewałem gdzieś 5 razy. Opened my eyes. Otworzyłem oczy. It was morning. I znów był rano. After the fifth morning. Po 5 poranku. I was so happy. Byłem tak szczęśliwy. I thought about Mr. Ku. I myślałem o panu Ku. I had no anger, no hatred. I nie odczuwałem żadnej złości i nienawiści. I realized all my cool synapse has been released. Uświadomiłem sobie wtedy, że zostałem uwolniony od tych wszystkich synaps. Bóg posłał iskrę and released the synapse. I uwolnił mnie od tych synaps. I don't love Mr. Ku yet. Jeszcze nie kocham pana Ku. But ale I enjoy to talk about this story. Ale teraz opowiadając tę historię mam radość. You can see. Możecie widzieć. I have no bad feeling about Mr. Że nie odczuwam nic złego w stosunku do pana Ku. I enjoy to share this story with you. I z radością mogę dzielić się z wami tą historią. So I have no bad feeling left. Tak więc nie pozostało żadne złe uczucie w stosunku do tego człowieka. Devil cannot imprison me. Diabeł nie może już dłużej więzić mnie. In the bad synapse anymore. Przy pomocy tych złych synaps. Now I know. Teraz wiem, the power of God, że to moc Boża relieved me from the prison. Uwolniła mnie od tej niewoli. That's why I can tell you this. To dlatego mogę wam teraz o tym opowiedzieć. That's why my eyes opened. I dlatego moje oczy się otworzyły. I can find this little girl. I mogłem odkryć, zrozumieć, co czuła ta mała dziewczynka. When I saw this Bible story, i gdy przeczytałem tę historię biblijną, I said, ha. Powiedziałem, ha. She had the same experience. Ona doświadczyła czegoś podobnego. This is forgiveness. To jest właśnie to przebaczenie. May God bless you. Niech Bóg iskra. Błogosławi was swoją iskrą. May a wonderful God set you free. I niech ten cudowny Bóg obdarzy was tą wolnością. From the bad synapses Satan. Niech was uwolni od tych złych synaps stworzonych przez szatana. Amen. Amen.